To jest Mitsubishi Outlander 3, 2013 rok, 2.2 diesel, ten 150 koni. Tutaj pokażę Wam, jak wygląda łańcuch rozrządu. Jakby ktoś był ciekawy, jak to tutaj jest. Tutaj ma jakieś znaki. Myślę, że do ustawienia tutaj powinno być pewnie to tak. I pierwszy cylinder u góry, ale tego nie jestem pewien, musicie sobie sprawdzić w jakimś programie typowo do wymiany. W tym silniku coś hałasuje. Myślałem, że wałki balansowe, które pokażę na innym filmiku, ale te wałki balansowe już były odpięte. No i będzie albo to rozrząd. Tutaj będę wymieniał prawdopodobnie łańcuch. Albo też tu patrzyłem luzy zaworowe. Ciekawe, czy nie będą do poprawienia.